5 września w Kościele Ewangelickim w Katowicach zabrzmiała muzyka Jana Sebastiana Bacha, którego utwory wykonała Orkiestra Historyczna. Muzyka Bacha nigdzie lepiej prawdopodobnie nie zabrzmi niż właśnie w Kościele Ewangelickim. Bach był największym luteraninem wśród muzyków i prawdopodobnie największym muzykiem wśród luteranów. Jego muzyka była pisana przede wszystkim właśnie na potrzeby ewangelickiej liturgii. I dzisiaj właśnie usłyszymy dwie takie kantaty, które były pisane na potrzeby kolejnych dwóch niedziel lipcowych. Tak jak powiedziałem wcześniej, wykona je niemiecki znakomity kontratenor. Usłyszymy również muzykę instrumentalną. Będzie to koncert klawesynowy oraz rozpoczynający cały koncert uwertura do trzeciej suity D-dur. Nazwa orkiestry nawiązuje do reakcji, jakie zwykle wywołuje wśród publiczności. Mamy nadzieję, że po każdym koncercie to och gdzieś w ich głowach wybrzmiewa. Taka jest nasza idea, by właśnie pokazywać tą muzykę nie bardzo poważnie, nie tak jak się to mówią czasem pod krawatem. Chcemy trochę burzyć mur między sztuką a słuchaczami. Dlatego to och przed naszą nazwą, dlatego chcemy, by każdy koncert kolejny wzbudzał właśnie pozytywne emocje wśród słuchaczy, tak by mogli wracać oni na kolejne nasze koncerty. Koncert był imprezą towarzyszącą obchodom urodzin miasta.